Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja zacznę od rozszyfrowania tytułu tego panelu, choć jest na pewno czytelny, ale na wszelki wypadek. Jest to nawiązanie do sławnej książki doktora Klemperera o języku III Rzeszy. Tak naprawdę chodzi o to, że w XX wieku systemy totalitarne między innymi opierały się, czy w dużej części opierały się na kontroli języka. Tworzyły własny sztuczny język po to, żeby nie można było opisywać świata takim, jaki jest. Problem, jaki jest postawiony w tytule, to jest problem, czy współczesna liberalna demokracja, ta, w której żyjemy już w wieku XXI, czy przypadkiem ona nie ma w sobie tendencji, bardzo wyraźnych tendencji totalitarnych, czy nie jest tak, że ona również stworzyła sztuczny język, który steruje naszym myśleniem i który sprawia, że nie jesteśmy w stanie opisywać świata i poddajemy się temu obrazowi, jaki ten język narzuca. Kiedy się stawia taką tezę, no to pierwsza reakcja jest, że to jest jakiś absurd. No jak to? Liberalna demokracja, liberalizm, czyli wolność, demokracja, czyli rządy większości, wybory parlamentarne i nie tylko, podział władz i tak dalej. O czym my tutaj mówimy? Ale jednak to pytanie odnośnie totalitarnych tendencji nie tylko współcześnie, ale w ogóle w demokracji i w liberalizmie były stawiane już w przeszłości wielokrotnie. Ja może zacznę od przypomnienia, tak jak ja pamiętam, atmosfery początku III Rzeczpospolitej. To były takie czasy, kiedy właśnie miało nastąpić szerokie otwarcie dla wszystkich obywateli, ruchów, system stary ginął. A jednak w tym czasie bardzo szybko ujawnił się pewien sposób myślenia. Mianowicie ten sposób myślenia polegający na tym, że właściwie Polacy, jak mówił jeden ze sławnych polityków nieżyjących, nie dorośli do demokracji. Że Polacy to są, jak mówił inny sławny autor, to są ludzie sowieccy. Że innymi słowy, ten nowy system tak naprawdę to nie powinien, czy nie przypomina dialogu różnych głosów, różnych opinii i poglądów, ale to jest coś w rodzaju szkoły. To jest taka szkoła, gdzie są nauczyciele i gdzie cała reszta ma się uczyć bardzo pilnie te wszystkie zadania domowe wykonywać. I wtedy po raz pierwszy pojawiło się u mnie takie przeświadczenie, że w tym jest jakaś głęboka sprzeczność. Z jednej strony nam się mówi, no jak to żyjemy w liberalnej demokracji, wreszcie proszę, bądźcie samodzielni, macie teraz możliwość wypowiadania swoich poglądów, a z drugiej strony powstał taki wielki nacisk, czy pewien schemat, mianowicie nie wolno wam tego mówić, nie należy tego robić. Macie tu pewne dyrektywy, czy to płynące z warstwy oświeconej, czy to z tej części zachodniej Europy. Trzeba tylko to realizować, nie kombinować, nie wymądrzać się, słuchać. Pamiętam, że w roku 1988 albo 1999 byłem w Budapeszcie
na wielkiej międzynarodowej konferencji poświęconej rządom prawa. To się chyba nazywało, może pan profesor też był wtedy, to dużo sławnych autorów z całej Europy i z Ameryki tam było. Ja pamiętam głosy właśnie węgierskich moich kolegów, to młodzi jeszcze politycy wtedy, którzy później stali się bardzo sławnymi i mieli wpływ na to. I tam bardzo podobny wątek się pojawiał. Co my teraz z tymi Węgrami, z tym społeczeństwem węgierskim zrobimy? Oni przecież się kompletnie nie nadają do tych nowych czasów. Pamiętam swoją rozmowę z innym autorem z Rumunii, który no, jakby w innych okolicznościach, ale właściwie no, mniej więcej to samo powiedział. Więc jeśli mogę uogólniać to moje pierwsze doświadczenie, to coś takiego było wówczas we wschodniej Europie, co sprawiało, że ta liberalna demokracja, która wówczas się u nas instalowała, była wprowadzona pod hasłami, powiedziałbym, pokory i posłuszeństwa. I pod hasłami raczej walki z tym, kim jesteśmy i kim chcemy być, a właśnie posłuszeństwa wobec pewnego modelu, który przyszedł do nas z zewnątrz jako taki model obowiązujący na świecie. To jest oczywiście doświadczenie, które ja miałem. Może ono być niekoniecznie ekstrapolowane ani na całą Polskę, ani tym bardziej na całą Europę Wschodnią. Ale wydaje mi się, że ono jest dość znaczące. Może ja poproszę panią Agnieszkę, która obserwowała świat tamtejszy no, jako uczestniczka tego, co działo się w Polsce, ale także obserwatorka życia politycznego we Francji, w Anglii, no, także w innych krajach. Nie wiem, czy pani miała takie wrażenie, że po krótkim okresie oddychania pełną piersią nagle zaczęło być jakoś tak duszno i powiedziałbym troszkę opresywnie. W Polsce? Czy ogólnie w Polsce, no, jeżeli oczywiście na pani ma refleksje jakieś na temat tego. Oczywiście, że tak, dlatego że stopniowo, jak zawsze, przechodziły do Polski niestety wszystkie mody, głównie z Ameryki, ale także z Europy, czasami najpierw przechodziły przez Europę. Głównie w świecie uniwersyteckim, jak to zazwyczaj, z którego potem wypływały, tak samo jak wypływają w Ameryce i w Europie, na szersze wody, do życia publicznego, do prywatnych firm, do prywatnych biznesów. Do Polski na ogół te mody przychodziły z opóźnieniem 10 albo może 20-letnim, no ale ciągle przychodzą i rzeczywiście był ten początkowy okres wolności, no a potem stopniowo zaczęło się mieć poczucie, że znowu tutaj mamy jakąś cenzurę, tylko że jednak nie jest tutaj na razie aż tak źle, jak w Ameryce i w różnych krajach w Europy. Nie wiem, może na uniwersytetach w świecie akademickim, tam gdzie te mody się rodzą i tam gdzie są najsilniejsze, może w Polsce już jest prawie aż tak źle, to znaczy zapowiedzenie rozmaitych rzeczy za wygłaszanie pewnych opinii politycznych. Można natychmiast stracić pracę, może być ostracyzm, ale myślę, że jeszcze tak daleko to nie doszło. Natomiast, że to idzie w tym kierunku jak najbardziej. Kiedy to się zaczęło? Jak pan uważa w Polsce? Jak długo trwał ten okres swobody, zanim zdaliśmy sobie sprawę, że jednak znowu tutaj mamy innego rodzaju cenzurę. Ja myślę, że może to pytanie, które pani zadała, może przeniesiemy je na sam koniec, bo ono jest no, takie konkludujące.
prawda? Ale zwracam się teraz do, może do pana profesora Stawrowskiego, który no, wtedy już był obecny, prawda, w życiu publicznym i głos pana profesora Stawrowskiego był zawsze głosem osobnym. Więc nie wiem, czy pan też takie miał wrażenie, że to szybko zaczęło u nas kostnieć i stało się tak duszno. Dziękuję za tą obserwację, że mój głos był osobny, bo rozumiem, że to jest raczej komplement doceniający po prostu próby autentycznego myślenia. Mnie jest ciężko cokolwiek powiedzieć na temat tych elementów stadności, które się pojawiły i które wymuszają polityczną poprawność. Odwołam się do dwóch swoich tekstów, które są ciekawe, bo pierwszy został przyjęty całkowicie na spokojnie. Napisałem taki tekst o demokracji, że to tak naprawdę jest demonkracja. I to było mniej więcej 10 lat temu. I nawet Gazeta Wyborcza zrobiła ze mną wywiad na ten temat. Natomiast kilka lat temu napisałem tekst Klaps jako imperatyw kategoryczny, co już było przekroczeniem wszelkich norm tego nowego świata, świata, który pewnych myśli, dobrze popartych, dobrą argumentacją, no, nie dopuszcza do głosu, prawda, wyklucza. Przepraszam za te moje osobiste przykłady, no ale jednak każdy patrzy poprzez swoje okulary. Znaczy, trudno mi powiedzieć. Znaczy, ja bym jednak, jeżeli mogę, panie profesorze, wskazał na rzecz bardziej ważną. To znaczy, ja myślę tak, że to, że my w ogóle się oburzamy tym problemem, że język w demokracji liberalnej może być traktowane jako instrument przerabiania umysłów, dobrze o nas świadczy. Świadczy o nas to, że my należymy do pewnej cywilizacji, która czuje wagę słowa, która, chociaż jesteśmy wszyscy tutaj bardzo różni, to zgadzamy się co do jednego, że słowa mają wagę, że słowa powinny odzwierciedlać rzeczywistość. Że jest pewien logos, nawiązując do greckiego słowa, gdzie możemy się spotkać, argumentując logicznie i opisując rzeczywistość taką, jaką jest. No ale jest oczywiście też taki świat, który przeciwko temu występuje. Ja bym powiedział tak, że my jesteśmy logofilami, ale są logofobowie w tym świecie i używając tych kategorii bardzo mocnych. I tutaj przede wszystkim jest takie pierwsze istotne zderzenie i dlatego pewnie się spotkaliśmy. I jeszcze tylko jedna uwaga. Mówiąc o demokracji liberalnej, o języku demokracji liberalnej, ja chciałbym zwrócić uwagę, że samo pojęcie demokracji liberalnej jest już narzędziem inżynierii społecznej. Samo to pojęcie, ono zbyt wiele obiecuje, jest pewnym widmem, pociąga ludzi za sobą, a jednocześnie to, co ukrywa rzeczywiście, no, wymaga no, sensownej, logicznej, racjonalnej refleksji. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Szeplina. No, pana ogląd jest niezwykle szeroki, bo to jest i Wielka Brytania, i Węgry, i instytucje europejskie. Pan jest wybitnym akademikiem, a także politykiem zaangażowanym od wielu lat. Myśmy z panem byli tu kolegami, choć w różnych grupach w Parlamencie Europejskim. Czy mogę pana prosić o komentarz na ten temat? Well, thank you very much. And tak, bardzo dziękuję. Chciał rozpocząć od gratulacji dla pana profesora z okazji wyboru do Parlamentu Europejskiego, chociaż właściwie może powinny to być kondolencje, bo nie będzie łatwo. Ja nie uczestniczyłem w tych wyborach, nie kandydowałem. 15 lat w Parlamencie Europejskim to był okres niezmiernie interesujący. Z tego, co przed chwilą wysłuchałem, muszę powiedzieć, że
Operujemy w coraz węższej przestrzeni. Mamy dużo mniejszą swobodę niż w roku 2004, by wyrazić to, co chcemy powiedzieć. I bardzo dziękuję Panie Profesorze o użycie słowa logofobia, bo to cofa mnie w czasie do czasów, kiedy rzeczywiście zajmowaliśmy się tą kwestią. Mam pokusę, by bardzo dużo powiedzieć, ale postaram się skoncentrować na najważniejszych kwestiach. Ta konferencja, ten kongres odbywa się w bardzo odpowiednim momencie. Gdy mówimy o tym języku demokracji liberalnej, lingua demokratii liberalis, to widzimy, że przestrzeń dla debaty się zawęża. Mamy coraz mniejsze pole do debaty. Wiele z obecnych tu osób z całą pewnością zgodzi się ze mną, że ludzie już nie debatują. Gdybym chciał przedstawić tutaj rozróżnienie, to bym powiedział, republikanie debatują, a liberałowie nie. Dlaczego liberałowie nie debatują? Bo oni już wszystko wiedzą. Po co zatem rozmawiać? No, ale czy to jest polityka demokratyczna? No cóż, z taką to demokratyczną polityką mamy niestety teraz do czynienia. To wszystko się bardzo zawęża. A zatem chciałbym również odnotować niektóre elementy słownictwa używanego w języku liberalnej demokracji. Wszyscy Państwo słyszeliście Państwo takie słowa jak niewłaściwa strona historii. Czy historia ma strony? Czy historia ma dół i górę? Samo to wyrażenie jest absurdalne. Jest to metafora wykorzystująca przestrzeń, w której sugerujemy, że ktoś jest po złej stronie, po stronie zła. Tworzy taki dualizm, polaryzując historię. I to należałoby zdekonstruować. Ci z Państwa, którzy pracowaliście nad kwestią narodów, narodowości, z całą pewnością mieliście do czynienia z mitem wyboru, ludzi, którzy zostali wybrani. Taki mit powstał wyboru, którego dokonała na przykład historia, aby pewne osoby ocaliły świat. Postrzegają siebie trochę jako takich zbawicieli. Wszystkie te słowa, określenia, rasizm, populizm, antysemityzm, ksenofobia, faszyzm, paru pewnie nie wymieniłem, tak naprawdę mają znaczenie bardziej liturgiczne niż merytoryczne. Liturgiczne w sensie takim, że ciągłe powtarzanie tych słów sprawia, że trudno tutaj przedstawić kontrargumenty. Negacjonizm, mowa nienawiści, wartości dość europejskie. To jest bardzo interesujące, albowiem zawęża to zakres wartości europejskich. Staje się takim tępym narzędziem, którym atakujemy naszych przeciwników politycznych. Chodzi tutaj oczywiście o te osoby, które nie podzielają naszych liberalnych wartości. Martwi mnie również pewne rozmycia się i też tak naprawdę pewna fuzja pomiędzy pojęciami integracji europejskiej a wartościami liberalnymi. Czyli nie można być prawdziwym Europejczykiem, jeżeli nie popiera się wartości liberalnych. I tutaj się nie zgadzam. Mógłbym jeszcze tutaj dodać coś, co jest bardzo specyficznym doświadczeniem węgierskim, czyli oczyszczenie. Fidesz był pod ogromną presją, cały czas pod groźbą usunięcia z EPL-u. To była taka proces oczyszczenia, musi się oczyścić. A ja mówiłem, no dobrze, wyrzucicie nas, no i co? I nie było odpowiedzi. To naprawdę samo w sobie jest dziwaczne. Na zakończenie, albowiem nie chcę mówić zbyt długo, chciałbym poruszyć dwie kwestie. Jedna dotyczy socjologii. Ci z Państwa, którzy śledzą socjologię, znają Davida Goodharta, to jest intelektualista brytyjski, który
w swoich publikacjach stworzył dwie kategorie. Somewhere and Anywhere, czyli Somewhere to są, to jest ta globalna elita, którzy czują się wszędzie na świecie doskonale. To jest może 25% populacji świata. Mają ogromne wpływy w Londynie, ale dużo słabsze w północnej części Anglii. Na Węgrzech na przykład to jest taki podział pomiędzy Budapesztem a całą resztą kraju. Bardzo podobnie wygląda to we Francji. Ci z Państwa, którzy znają francuski, powinni zapoznać się z pracami Christophe'a Gelly, który mówił o centrum i peryferiach we Francji. To jest tak naprawdę bardzo niepokojąca wizja Francji i również swego rodzaju zapowiedź protestów żółtych kamizelek. No i cóż, czym jest Unia Europejska? To nie państwo, nie federacja, nie konfederacja, nie republika. Spędziłem tam 15 lat i zastanawiam się, co to jest. Może to zaczyna stawać się imperium. Są pewne cechy imperialne tutaj. Centrum, Bruksela, do pewnego stopnia Berlin, do pewnego stopnia Paryż. Z całą pewnością jednakże chodzi tutaj o sposób postępowania, zestaw zasad, wspólny rynek, to imperium bardzo kapitalistyczne, ale nie jestem pewien, czy takie liberalne. I tu chciałbym wrócić do tego, od czego rozpoczął pan profesor Lewutko. Otóż oni mają poczucie, że mają taką misję cywilizacyjną. My wszyscy to przeżyliśmy. Już od 1989 roku przyjeżdżali do nas ludzie z zachodu i mówili, tak musicie postępować, a nie inaczej. A my mówiliśmy, my chcielibyśmy inaczej. Nie, 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 nie. Jeżeli chcecie być demokratyczni, jeżeli chcecie być cywilizowani i europejscy, musicie robić dokładnie tak, jak my wam mówimy. I dlatego nie powinniśmy się dziwić, że przez ostatnie 5 lat, 10 lat pojawił się coraz większy opór. I teraz już naprawdę na koniec chciałbym powiedzieć, że ten opór przestrzelił się z Europy Środkowej również na zachód Europy. Wracając do Milana Kundery, a to nazwisko jest Państwu na pewno doskonale znane, bo Europa Środkowa jest systemem wczesnego ostrzegania dla całej reszty Europy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Te słowa i wyrażenia, które pan wymienił, to rzeczywiście, jak sądzę, jest klucz do zrozumienia tego, jak funkcjonuje ten współczesny język. Ja bym zwrócił uwagę na dwie takie rzeczy. Z jednej strony jest dużo takich słów, na nie, prawda, słów negatywnych. W systemie komunistycznym też mieliśmy takie słowa na nie, czyli takie słowa, które mogą być podstawą do oskarżenia. Trzeba mówić tak, żeby nie być oskarżonym, żeby nie popaść, nie wiem, w odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, ale rewizjonizm. No, żeby nie być rewizjonistą. Kto się zajmował filozofią, ten wiedział, że nie należy być rewizjonistą. No, idealizm oczywiście był takim słowem też filozoficznym. Można było ileś tam takich słów wymienić. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla dzisiejszego języka, to jest ogromna ilość tych słów, które uprawniają do oskarżeń. Tu pan profesor Szepin kilka wymienił, ale są przecież jeszcze, no, europocentryzm, prawda? Nie wiem, seksizm, mizoginizm, logocentryzm, binaryzm. Ale grzechem jest binaryzm. Nie wolno dzielić na dwa. Nie wolno przeciwstawiać, kobieta i mężczyzna. Nie wolno tego przeciwstawiać. Co sprawia, oczywiście, konsekwencja tego jest taka, że umysł ludzki ma coraz mniej miejsca, gdzie może swobodnie się poruszać, bo przy każdym momencie, przy każdym zakręcie czyha jakaś pułapka.
można się omsknąć, przepraszam za słowo, poślizgnąć i już czekają. Bo ten język, język sprawia również to, że tam wytwarza ludzi, którzy tylko czekają, aż komuś się noga tam poślizgnie. I już go mają, już jest tam mizoginem albo kimś tam jeszcze. Strasznie. Jest niebywała łatwość oskarżeń, które nawet powiedziałbym poniekąd jeszcze łatwiejsza niż za komuny. Oczywiście konsekwencje są nieporównywalne, ale ta łatwość oskarżenia jest nieprawdopodobna. W świecie, który niby przecież ma być najszerszym, ta przestrzeń dyskusji ma być najszerszą przestrzenią w całej historii ludzkości. No przecież tak się to przedstawia. I druga rzecz, o której chciałem zwrócić uwagę i też mnie tu zainspirował pan profesor Szefi, mówiąc o Unii Europejskiej, czy o Parlamencie Europejskim, to jest język, który pozwala na samo zakłamanie. Znaczy ja się przyzwyczaja się do tego. W instytucji, gdzie pracowaliśmy razem, jedno z takich ulubionych słów to jest różnorodność. My jesteśmy różnorodni, parlament jest różnorodny, jest najbardziej różnorodny parlament świata. A my, że Unia Europejska to już najbardziej jedność wielości. Tymczasem tam jest, nie wiem, 80% tych posłów w Parlamencie Europejskim, oni mówią kompletnie to samo. I wpadają w furię, że jest jeszcze 20% ludzi, którzy mówią co innego. I te 20% ludzi im przeszkadza. Jakby te 20% ludzi usunąć i najmniej wprowadzić, dopełnić do setki, 100% ludzi mówi to samo, to wtedy już pełna różnorodność jest. Więc jest taka samomistyfikacja, prawda, tego języka, językiem kłamliwym. Zwracam się do państwa teraz z pytaniem. Znaczy, skąd się to bierze? Jak to się stało, że wyhodowaliśmy sobie coś takiego? No nie było żadnych sygnałów wczesnego reagowania. Skąd się to wzięło? Panie Agnieszko. Może zacznę od tej różnorodności. Rzeczywiście na uniwersytetach, zauważysz, na uniwersytetach w świecie akademickim jest to samo. Różnorodność to znaczy homogeniczność, to znaczy, że wszyscy mają mieć dokładnie te same idee. Jak pan Szeplin wspomniał o zwrocie wartości europejskie. Jeśli o wartościach europejskich mówimy w Unii, jeżeli Unia to mówi, no to jest to zbiór pusty. Nie ma żadnych wartości europejskich, prócz tych, które są nam narzucane, to znaczy wartości tak zwane liberalne, które są całkowicie nieliberalne. Innym takim słowem jest tolerancja, która znaczy nietolerancję. Innym takim słowem, o którym wspomniał profesor Stawrowski, to jest samo słowo liberalizm i demokracja, za którym mogą się kryć treści całkowicie nieliberalne. Dlaczego to mamy? Tutaj, jak tylko Europa Wschodnia się otworzyła po upadku komunizmu, nastąpiła, tak jak wszędzie, walka o władzę. Każda władza chce zawłaszczyć sobie język, chce manipulować językiem w celach inżynierii społecznej, nie tylko, ale oczywiście głównie władza totalitarna. Nie jest tutaj inaczej i nie przypadkiem te wszystkie mody tak szybko przyszły do Polski, ponieważ służyły w walce o władzę. Teraz pytanie pada, dlaczego wyróżniać liberalizm w tej chwili jako ten szczególny system, który doprowadza do tego rodzaju manipulacji, do tego rodzaju zakłamania, do cenzury, do pewnych totalitarnych tendencji. I skoro właściwie każda władza lubi się tym posługiwać, a po drugie, nawet gdyby tak było, to czy mamy coś lepszego?
Więc to są te dwa zasadnicze pytania, które chciałabym postawić. Znaczy ja mam coś lepszego, ale to może nie te. Proszę bardzo. Jeżeli mogę się przyłączyć do tych uwag, to pierwsza rzecz, no rzeczywiście chodzi o władzę. Słowa mogą opisywać rzeczywistość i postulat, żeby odpowiadały rzeczywistości, czyli w gruncie rzeczy klasyczna definicja prawdy jest na poziomie jej opisu jak najbardziej wskazująca, ważna, istotna, ale słowa służą, mają również funkcję perswazyjną, to znaczy skłaniają do pewnych działań. Wiedzą o tym, wiedzieli już o tym starożytni Grecy, jest wspaniały dialog Platona, Gorgiasz, który właśnie o tym mówi, o sile retoryki, w gruncie rzeczy kierowania, o zdobywania władzy za pomocą słów. Jak wpływać na ludzi za pomocą słów. I no, wpływa się bardzo prosto, nie poprzez argumentację logiczną, tak też można, ale to robią filozofowie, ale politycy, retorzy używają słów po to, żeby skłonić do jakiegoś działania za pomocą działania, oddziaływania na uczucia. Na przykład poprzez pochlebstwa, ale również poprzez wzbudzanie lęków. Słowa służą, mogą służyć do mobilizacji i właśnie to, co dzisiaj obserwujemy w sferze władzy, w sferze polityki, no tak wygląda, prawda? Za pomocą słów wzbudza się pewne emocje, a jednocześnie pokazuje się samego siebie jako kogoś, kto potrafi panować nad tymi emocjami i poprowadzić ludzi, żeby albo w pożądanym kierunku, albo też obronić przed jakimiś takimi niezwykle niebezpiecznymi zjawiskami. No to prawda, tylko powstaje pytanie, bo to zawsze tak było. Dlaczego tylko ten jeden język jest? Jak to się stało, że tylko jeden, używamy jednego języka, którego staliśmy się więźniami, ten, który tu pan profesor Szeplin, prawda, scharakteryzował. Ja pociągnę też drugi wątek Agnieszki Kołakowskiej, to znaczy kwestia liberalizmu, bo w czasach nowożytnych kwestia wolności stała się kwestią fundamentalną i na poziomie idei to zostało jakby tak oznaczone tą etykietką liberalizmu. No ale właśnie to, co tutaj jest prezentowane jako liberalizm, nie ma nic wspólnego z klasycznym liberalizmem i z tym rozumieniem wolności, które musi zaakceptować każdy zdrowo myślący człowiek. Jesteśmy ludźmi wolnymi, podejmujemy wolne decyzje. Ta nasza wolność powinna być szanowana, powinna mieć przestrzeń działania pod warunkiem, że ponosimy konsekwencje za swoje czyny i jednocześnie nie krzywdzimy innych. Takie rozumienie wolności, które było obecne w klasycznym liberalizmie, John Locke powiedzmy, no w pewnym sensie Mill, ale już z pewnymi ograniczeniami, no w gruncie rzeczy zanikło. W tej chwili pod nazwą liberalizmu kryje się raczej to, co pod koniec XVIII wieku nazywano libertynizmem, a którego sztandarowym przykładem był Markiz de Sade, czyli robimy wszystko, a zwłaszcza krzywdzimy innych najsłabszych, prawda? Nawet odnajdujemy w tym jakąś przyjemność. Albo też, co ja nazywam, że nie są to liberałowie, ale liberatorzy, czyli wolność rozumiana jako nieustanne wyzwalanie się z ograniczeń. Każde ograniczenie okazuje się zniewoleniem, prawda? I dochodzi w końcu do tego, że przekraczamy wszystkie kulturowe, społeczne tabu, a na końcu również nasza własna natura biologiczna staje się naszym zniewoleniem, prawda? Ja jestem zniewolony jako mężczyzna. Nie, proszę państwa, ja się czuję wolny jako mężczyzna. To jest najważniejszym, wydaje, to jest strasznie ważne powiedzieć. Bardzo się cieszę, że się czuję wolny jako mężczyzna. Ja się czuję wolna jako nic szczególnego, po prostu wolna jako człowiek. Wolna, no. Ja też, jako człowiek też, ale jako mężczyzna. Ale to też strasznie ważne powiedzieć, że to wszystko, o czym mówimy, to zawężanie sfery tego, co możliwe, tego, co dozwolone i uszczuplanie sfery debaty, o czym mówił pan Szeplin, w imię wolności, skrajne nierówności i przywileje dla niektórych wybranych grup w imię równości, nierówność wobec prawa są to rzeczy nieliberalne, które są zaprzeczeniem klasycznego liberalizmu i jeżeli utożsamiamy to, co się dzieje dziś z liberalizmem i mówimy, będziemy odrzucać liberalizm, no to odrzucamy właśnie te
te filary liberalizmu, liberalnego państwa, którymi są równość wobec prawa, swoboda wolności, wolność słowa. I znowu jest pytanie, w imię czego i co mamy mieć zamiast? No wreszcie szykuje się jakiś spór, bo tak już oddam głos panu profesorowi, bo muszę powiedzieć, że to nie pierwszy raz różnimy się tutaj, ale akurat moje stanowisko jest takie, że to nie są żadne wypaczenia liberalizmu, tylko że to jest konsekwencja liberalizmu. Ale ciekawy jestem opinii pana George'a Szeplina. Well, thank you very much. Let me begin with something in Latin, but I'll translate it. After all, the title of the rozpocznę session od łaciny, skoro tytuł tej sesji jest po łacinie. Przed wieloma laty w London School of Economics, a motto to jest uczyć się przyczyn rzeczy. Tak, to powinniśmy studiować, zgadzam się z tym. Mój kolega Gelner, pochodzący z Czech, w London School of Economics, dodał do tego, że nie ma wiedzy uprzywilejowanej. Należałoby analizować, oceniać i studiować wszystko. A zatem zadajemy sobie pytanie, jak znaleźliśmy się w tym punkcie? Straciliśmy tę możliwość oraz umiejętność przyglądania się wszystkiemu, bo teraz pewne rzeczy są uświęcone. Nie możemy ich dotknąć, nie możemy ich analizować, nie możemy o nich mówić. I nie jestem pewien, czy pomiędzy nami jest tutaj spór, ale w ciągu ostatnich 20-30 lat żyjemy w czasie degenerowania się dziedzictwa oświecenia. Ja jestem dzieckiem oświecenia, wszyscy pewnie tutaj jesteśmy dziećmi oświecenia. I tu w oświeceniu chodziło o swobodę poszukiwań, o swobodę zadawania pytań, a teraz przestrzeń się zawęża. No i jaka to jest odpowiedź? Fukuyama, koniec historii. Wiemy, że Fukuyama wycofał się z tych stwierdzeń. Otóż chodzi tutaj o degenerację części dziedzictwa oświecenia. Moim zdaniem oświecenie szło zbyt daleko, dlatego że chciało wykluczyć z życia ludzkiego dwie istotne kwestie, czyli religię i narodowość, kolektywną tożsamość. Ale jeśli chodzi o dziedzictwo marksizmu reprezentowane przez pokolenie roku 68, ja sam jestem zbyt stary, by być pokoleniem roku 68, ale mieszkałem w Londynie w roku 68-69 i obserwowałem wydarzenia w Paryżu z pewnego rodzaju oddalenia, patrząc, co dzieje się. Dlaczego tak niemądrzy są ci ludzie? Przecież oni nawet nie wiedzą, co dzieje się po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Ja byłem w Pradze w dniu inwazji sowieckiej i mówiłem, tutaj tak naprawdę jest ta prawdziwa walka, a nie to, co dzieje się na ulicach Paryża. A wracając do roku 1989, pytanie do tych, którzy wierzą w postęp. Co to oznacza? Co to oznacza być liberalnym? Co to oznacza być po właściwej stronie historii? Zresztą z pewną dozą ironii używam tych terminów. Czy pan Isaac Berlin był jednym z ulubionych filozofów pana Stawrowskiego? No cóż, w takim razie on powiedział coś bardzo interesującego, że pewne wartości są niemożliwe do wyłączenia. Oczywiście wartości, nie wszystkie wartości, nie za wszystkimi wartościami można podążać, ale trzeba mieć możliwość wyboru. I dlatego tak niebezpieczni są ci, którzy definiują siebie jako superdemokratów. I na zakończenie, jeśli mogę, chciałbym powiedzieć, iż powinniśmy zwracać uwagę na interes narodowy, na nacjonalizm, narodowość. A na Zachodzie pojawiło się
takie pojęcie, które moim zdaniem nie istnieje. Postnarodowość, postnacjonalizm. Koledzy z Zachodu mówią, we are post-national, a wy nie, jeszcze się nie rozwinęliście, ciągle mówicie o narodach. Uważacie, że jesteście takie jak polski, węgierski czy chorwacki naród. To naprawdę niemądre, prawdziwy Europejczyk jest post. Nacjonalistą. I to jest moim zdaniem post-nonsens po prostu. Dziękuję. Proszę Państwa, no więc ja myślę, że ci, którzy mówią, że liberalizm jako teoria nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje, jednak muszą wytłumaczyć pewien fakt, czy zestaw faktów. No żyjemy w świecie, gdzie te wszystkie wolności są teoretycznie zagwarantowane, gdzie mamy podział władz, mamy wybory, mamy sądy niezależne. No właściwie tak od strony instytucjonalnej nie ma się do czego przyczepić. Struktura jest taka, jaka niby powinna być. No ale jednak idzie to w kierunku innym. Niby dlaczego? Niby dlaczego ma to być w innym kierunku? Co? Czy są jakieś możliwe jeszcze zabiegi strukturalne? Ja myślę, że trzeba tych przyczyn szukać głębiej. To znaczy jednak, że ten liberalizm wyprodukował pewien sposób myślenia taki właśnie, że jakąkolwiek instytucję weźmiemy, no to ona będzie generować takie skutki, jakie mamy obecnie. Ja muszę powiedzieć, że ja czytam z dużą irytacją dzieła tych klasycznych liberałów. W tytule mamy wyrażenie inżynieria, tak? Inżynieria. To są typowe te ich dzieła, to jest typowe takie dyrektywy czy sugestie przeprowadzenia głębokiej inżynierii społecznej na społeczeństwach właśnie. Jeżeli myśmy rozmawiali niedawno o tym w jakimś programie telewizyjnym z panią Agnieszką, jeżeli weźmiemy na przykład Johna Stuarta Milla, który chodzi za takiego, no super, prawda, liberalno, obrońca już takiej wolności. Jeżeli chodzi o wolność słowa, to można powiedzieć wszystko. Jeżeli chodzi o wolność działania, to można zrobić prawie wszystko poza tym, tą szkodą, prawda. Więc właściwie, właściwie żyć w świecie milowskim, to po prostu mieć tyle tej wolności, najwięcej wolności na świecie. No ale prawda, no, czytamy dalej. W którymś momencie John Stuart Mill się zastanawia nad wielożeństwem, prawda, poligamią. No bo gdzieś tam w Ameryce, w stanie Utah, prawda, istnieje taka instytucja wielożeństwa. To co zrobić z czymś takim? Prawda? Czy to tam, nie wiem, degraduje kobiety? No ale w rezultacie dochodzimy do tego, że jeżeli zgodzimy się, że te kobiety nie są degradowane, jeżeli nas to nie krzywdzi, no to dlaczego nie dopuścić do wielożeństwa? No ale dopuszczamy do wielożeństwa i nagle pojawiają się ci, prawda, wstrętni monogamiści, którzy mówią, nie, 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 to jest demoralizujące, szkodliwe. No to trzeba coś z tym zrobić, trzeba to zabronić. No ale prawnie wielożeństwo jest dozwolone. No to siła prawa idzie w jakim kierunku? No żeby uciszyć tych monogamistów. Tak jak teraz siła prawa idzie w jakim kierunku? No w kierunku heteroseksualistów, prawda? Którzy czepiają się i takiej instytucji jak, nie wiem, małżeństwa homoseksualne. Skoro jest dozwolone, no to prawdziwymi szkodnikami nie są ci, którzy zawierają te małżeństwa, tylko ci, którzy się temu przeciwstawiają. No, a jeżeli prawo jest nieskuteczne jeszcze, no to trzeba
W takim razie edukacja, trzeba to wprowadzić do szkół, a być może do przedszkoli, a być może narzucić język, jakim należy mówić o problemie małżeństw homoseksualnych i związków homoseksualnych, a może trzeba wprowadzić też prawo, skoro to nie jest skuteczne, że jeżeli ktoś się wyłamie z tego języka, to powinien być ukarany. Cały czas jest ta inżynieria społeczna, bo punkt wyjścia liberałów jest punktem wyjścia absolutnie sztucznym. Oni wychodzą od jakiejś fikcyjnej, hipotetycznej rzeczywistości, jakiej nie ma. Wychodzą od pewnego modelu. Żeby świat do tego modelu doprowadzić, trzeba użyć przemocy, takiej czy innej, wszystko opatrzone językiem wolności, a jakże uprawnień, ale kij potężny w ręku od początku był u liberałów. Dobrze, no ale... Pan profesor, dobrze? Później. I just want to add a footnote. Może mały przypis. Gdy mówił pan, pomyślałam sobie o Leninie, bo tak naprawdę mówiono o tym narodowe w formie, socjalistyczne w treści, prawda? Czyli to, co jest politycznie poprawne w treści, a liberalne w treści. John Stuart Mill był bardzo otwarty i tolerancyjny, jeśli chodzi o pewne kwestie, ale jeśli chodzi o języki mniejszości. Nie pamiętam dokładnie treści cytatu, ale mówił chyba, że te wszystkie języki, których używa się w Wielkiej Brytanii, jak walijski i tak dalej, powinny zniknąć, bo są nieprzydatne. To zbliżyło go bardzo do Engelsa, który mówił właściwie to samo. I teraz oni żyli równocześnie, ale chyba się nie spotkali nigdy, a gdyby się spotkali, to ich rozmowa musiałaby być fascynująca. Otóż najbardziej klasyczni liberałowie mieli w sobie pewien pierwiastek nieliberalny. I no mnie też bardzo często, jak mówi profesor Legutko, przypomina się Lenin. Ale jeżeli zasady wolności jednostki, swobody, wolności słowa i równości wobec prawa to są jakieś, jak pan profesor mówi, sztuczne wymysły, które trzeba odrzucić, to w jaki sposób mamy uszczuplać, ograniczać na przykład swobodę wypowiedzi i kto ma to robić? Jak ma być lepiej? Zarzut wobec liberalizmu nie jest taki, że on jest wolnościowy, tylko że jest zamordystyczny. To jest moje. To ja jestem tym obrońcą. Ale pan profesor mówi, że jest zamordystyczny, że to wszystko wypływa z tych pierwotnych źródeł, tych filarów wolnościowych, na których liberalizm klasyczny jest oparty. No tak, dlatego że tworzy się sztuczny model, żeby to działało, trzeba zlikwidować istniejącą tkankę społeczną, bo ona przeszkadza. No tak jak przeszkadza monogamia, uprzywilejowana rola monogamii w systemie, gdzie poligamia jest dopuszczona, tak przeszkadzają małżeństwa uprzywilejowana rola małżeństwa heteroseksualnego w świecie, kiedy małżeństwa homoseksualne są dozwolone. Wobec tego trzeba zrobić taką operację na społeczeństwie, żeby już nie było żadnych obiekcji wobec nierówności tych dwóch różnych instytucji. I to jest inżynieria społeczna właśnie. Panie profesor. Właśnie od dawna prowadzimy takie dyskusje, ale moim zdaniem ja nie mam problemu z tą komponentą wolnościową. Nie użyłem teraz słowa liberalizm nie bez powodu, bo akurat te elementy dewastujące, zamordystyczne pojawiają się moim zdaniem jakby z trochę innej strony. Nawet ten John Stuart Mill to jest nie tylko tradycja wolnościowa, ale także utylitarna, kiedy do człowieka się podchodzi już w sposób, no właśnie Kant to krytykował, kiedy człowieka traktuje się jako środek, a nie cel sam w sobie. Oczywiście zgadzam się także z panem profesorem Legutko i także z panem profesorem, że no nie jesteśmy tylko i wyłącznie podmiotami, wolnymi podmiotami. Jesteśmy
mamy w sobie, każdy z nas wniesie również szerszą jakby społeczność, z której się wyłoniliśmy, rodzinę, naród. To wszystko jest częścią naszej tożsamości i będąc wolnymi podmiotami, powinniśmy także mieć to na uwadze. Tu się pojawiają dodatkowe ograniczenia, które rzeczywiście, kiedy tych ograniczeń nie ma, pozwalają takiemu abstrakcyjnemu liberalizmowi podejmować tą taką metodę inżynierii społecznej. Także to moim zdaniem to są różne punkty widzenia, ważne i istotne, które powinny być ze sobą połączone. One nie są przeciwstawne. Wydaje mi się, że jest to szalenie ważne. To, co pan profesor powiedział przed chwilą, jest szalenie ważne. Może dodam tylko jeszcze jedno. Otóż zawsze będą pewne obszary działań władzy, które uznamy za formę inżynierii społecznej. To jest nieuniknione. Tak naprawdę chodzi tutaj o to, jakie ograniczenia są wprowadzone i jaki jest koszt inżynierii społecznej. Jakie są koszty społeczne tej inżynierii społecznej, szczególnie te nieprzewidziane. Jeżeli eksperyment nie jest zbyt kosztowny, to może można powiedzieć, że są trzy możliwe scenariusze dla rozwiązania tego problemu. Rozważmy je i wtedy powinniśmy wdrożyć ten, wobec którego jest najmniejszy opór. Polityka powinna być tak czyniona, chociaż niestety zazwyczaj polityka dzieli się za zamkniętymi drzwiami i trudno jest wtedy przewidzieć konsekwencje, szczególnie te, które pojawiają się tak jakby mimochodem. Także zawsze mamy do czynienia zarówno z formalnymi, jak i nieformalnymi ograniczeniami wolności. Chciałam wrócić do jednej kwestii, którą pan profesor poruszył trochę wcześniej. Mówił pan o degeneracji dziedzictwa oświecenia. I zakładam tutaj, że do pewnego stopnia zgadza się pan z tym, co ja powiedziałam i co powiedział profesor Stawrowski, albowiem nie chcemy odrzucić dziedzictwa oświecenia, nie chcemy odrzucić klasycznego liberalizmu do końca. Chodzi tutaj o swojego rodzaju korupcję, zniekształcenie i degenerację. Tak, tak. Tak. A ja mam tutaj inne zdanie, jeśli mogą sobie na to pozwolić. W takim razie, może na koniec niewiele czasu mamy. Ja mam jednak takie przekonanie, że Polska, sądzę, że Węgry również, ale Polska jest krajem, gdzie ten zakres wolności jest całkiem spory, znacznie większy niż gdzie indziej. W Europie, w Ameryce, już nie mówiąc o takich, zdaje się, strasznych miejscach jak Kanada, o której tylko czytam, prawda, że to już jest nieprawdopodobne, co tam się dzieje. Może to są przesadzone opowieści, ale w każdym razie, mimo że obraz Polski, obraz Węgier jest taki, że tu panuje autorytaryzm, to właściwie wszyscy mają usta zamknięte i są przestraszeni. Wspólna nasza, moja i pana profesora Szeplina, koleżanka, a jego koleżanka z grupy, była minister szkolnictwa w Polsce, pani Kudrycka, powiedziała o 4 latach terroru w Polsce. To więc mówi się, że jest terror. Ale mimo tego ja bym jednak ciągle twierdził, że to jest jeden z najbardziej wolnych krajów na świecie i w ogóle Europa Wschodnia wydaje mi się miejscem znacznie większej wolności niż te kraje, które przez dziesięciolecia czy nawet wieki uchodziły za najbardziej otwarte. Jeżeli jest tak, jak ja mówię, to skąd się w takim razie to bierze? Jak to jest możliwe, że u nas jest tyle wolności, a w krajach liberalnych tej wolności jest coraz mniej? Oczywiście można mówić, że to jest degeneracja, no ale... No cóż, wspomniał pan o pani Kudryckiej. Ona już ze mną nie rozmawia. Gdy się ze sobą spotykamy, tak naprawdę udaje, że mnie nie widzi. No, zaczęłam uznawać to za komplement. Jeśli zaś chodzi o kwestię wolności,
Thank you. Dziękuję Państwu. No cóż, wracając do problemu dotyczącego właśnie Polski, Węgier, Czech, Słowacji, krajów, czy to Grupy Wyszehradzkiej, czy to Europy Środkowo-Wschodniej. Nie mamy oczywiście całkowitej, absolutnej wolności, albowiem moim zdaniem prowadziłoby to do chaosu i dysfunkcji. Niemniej jednak ten obszar, w którym nadal możemy prowadzić debatę, jest szerszy. Natomiast jeśli chodzi o różnice, jeżeli ktoś powie coś niemądrego, bez sensu, policja nie puka do drzwi, a w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie tak się dzieje. Jest to oburzające. Negacjonizm Holokaustu moim zdaniem jest nonsensowny, niesprawiedliwy. Przecież pamiętamy, że ludzie ginęli. Ja jako dziecko pamiętam ludzi, którzy nosili na ulicach Budapesztu gwiazdy Dawida. Zatem negacjonizm absurdalny, ale wsadzanie ludzi do więzień za negacjonizm też jest absurdalne. Mówiliśmy tym ludziom powiedzieć, douczcie się, zobaczcie, co się działo, jak wyglądała historia, ale karanie ich za to więzieniem. No cóż, jakie słowo bardzo się upowszechniło po roku 2004, kiedy ja już opuściłem Wielką Brytanię. Jeżeli ludzie są zdenerwowani, to mówimy, dorośnij, daj sobie z tym radę, nie idź na policję. Tak ludzie wtedy mówili, a teraz jest inaczej i to jest pewnie jedna z konsekwencji tego zawężenia się pola wolności, bo coraz więcej ludzi spogląda w kierunku władz, organów ścigania, żeby im pomogły, bo sami sobie nie potrafią dać rady w relacjach z innymi ludźmi. To smutne. Nie spodziewałem się, że po 70 w takim świecie będą funkcjonował. Chciałbym zwrócić jedną rzecz uwagę, odnosząc się do pytania, dlaczego u nas jednak jest większa wolność niż na Zachodzie. To w zasadzie każdy, kto ma jakieś kontakty z zagranicą, natychmiast zauważy. Ja widzę takie dwa elementy. Pewnie to nie dotyczy Polski, ale tylko, ale spojrzę na to z polskiej perspektywy. Po pierwsze, my mamy doświadczenie no jednak pewnej odwagi przeciwstawiania się nonsensom. To dotyczy wszystkich krajów postkomunistycznych. Mamy pamięć życia w świecie absurdalnego i także pamięć albo osobistą, albo jednak z obserwacji ludzi, którzy potrafili się tym absurdom przeciwstawić. Dzięki temu ten system, dawny system się rozpadł. Są świadkowie tego, to jest można powiedzieć pamięć zbiorowa. Po stronie polskiej szczególnie, ale też nie tylko, jest jeszcze jedno ważne doświadczenie. Doświadczenie no jednak religijne, doświadczenie chrześcijaństwa, katolicyzmu. No, no proszę Państwa, no ktoś coś powiedział, nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie. A co ponadto od złego pochodzi. Ci, którzy to pamiętają, mają naturalną szczepionkę, która pozwala przeciwstawiać się wszystkim absurdom i nazywać rzeczy po imieniu, co nieustannie każdego z nas tutaj w życiu publicznym spotyka. A pani Agnieszko, dlaczego w Polsce... Chciałem tylko dodać mały przypis do tego, co pan profesor powiedział o tym nonsensie i absurdzie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki żart. Nauczyciel mówi dzieciom, dzieci, teraz wiecie, że szkło jest robione z piasku. A dzieci mówią, tak, tak, pan musi to mówić. Pani Aisio, dlaczego w Polsce? No ja, pan profesor chyba myśli, że ja się zaraz będę tutaj sprzeciwiać, ale ja się absolutnie zgadzam między innymi z tym, co powiedział pan profesor Stawrowski. Oczywiście, że jest to także tradycja religii. To jest dokładnie tak, jak on powiedział, też pamięć, pamięć historyczna, która w tym kraju mimo staczania się uczenia historii w szkołach mniej więcej do takiego samego poziomu jak na Zachodzie, ta pamięć jednak trwa. Sytuacja Polski trudniejsza, no, unikalna wśród krajów Europy historycznie, ale waga tradycji i także oczywiście Kościół i religia, i chrześcijaństwo, co nie znaczy, że no już nie, no, zatrzymuję się.
Odwaga przeciwstawiania się nonsensom, powiedział pan profesor Stawrowski. Teraz ja rozumiem, dlaczego nasze środowisko akademickie jest najsłabszym ogniwem tutaj w tym. No. Ale w takim razie może jakbym się ośmielił tutaj postawić tezę taką konkludującą, bo padło pytanie no, na początku, jaką mamy alternatywę wobec tego, co się dzieje, jaką taką alternatywę ustrojową. No, nie podoba ci się liberalizm, nie podoba się demokracja, nie, no to co w takim razie by ci się podobało? Więc ja sądzę, że to doświadczenie wschodnioeuropejskie jest tutaj jakimś sygnałem tej odpowiedzi, która już znana była w starożytności. A mianowicie no, system dobry to jest system mieszany. To jest system, gdzie istnieją różne instytucje. Nie tylko instytucje liberalne i demokratyczne, ale także instytucje nieliberalne i instytucje niedemokratyczne. Ja cieszę się, że jest Kościół w Polsce bardzo silny, ale jeżeli ten Kościół stanie się kolejną instytucją liberalno-demokratyczną, to przestanie odgrywać tę rolę i będziemy, jaką odgrywał do tej pory, i stoczymy się ku tym wszystkim nieszczęściom. Już mamy no, przykłady innych instytucji nieliberalnych i niedemokratycznych, które weszły w te kolejny i przestały odgrywać rolę. Rodzina, no, która też jest instytucją nieliberalną i niedemokratyczną, ale też uległa temu trendowi, czy szkoła. Więc różnorodność prawdziwa, to nie jest ta różnorodność, o której mówią nasi koledzy nieodróżnialni od siebie w Parlamencie Europejskim. Różnorodność polega między innymi na tym, że istnieją nie tylko rozmaite tradycje, ale także właśnie rozmaite instytucje, jako instytucje dobre. No to, co się w którymś momencie stało, powiedziałbym, dobrego w komunizmie, to jest to, że komuniści, no nie z dobrej, w Polsce, oczywiście nie z dobrej woli, a zostało na nich wymuszone, że jakby przestali frontalnie atakować Kościół. I ten Kościół przetrwał, przetrwał mocny i odgrywał dlatego tę rolę. I ja sądzę, że właśnie coś w rodzaju ustroju mieszanego, który zanika. Dlatego widzę tę różnicę między Europą Wschodnią, Ameryką z jednej strony, a Europą Wschodnią na tym właśnie, że u nas jakieś szczątki tego ustroju mieszanego jeszcze są. Oczywiście to jest no, nie zawsze w takim modelu szlachetnym, często to jest przypadkowe. Wszyscy wiemy, którzy tu mieszkamy, ale to jest i dlatego tę wolność mamy. I nie dlatego, że mamy więcej liberalizmu, tylko dlatego, że mamy mniej liberalizmu. Dlatego jest wolność. Kiedyś powiedziałem, może to się obrażą na mnie państwo, że to największe oszustwo w dziejach historii filozofii, że liberałowie jakby przywłaszczyli sobie monopol na wolność. Nie, wolność nie jest wyłączną własnością liberalizmu, a nawet liberalizm może być dla nich zagrożeniem. Ja wiem, że Agnieszka Kołakowska przestanie się do mnie odzywać po tym panelu, ale nie... Ale jeszcze raz się może odezwę. Nie mogę się... No skoro nalegasz, ulegnę słabości. Więc, no ale sam, prawda, mówisz o...
nieliberalnych, niedemokratycznych instytucjach, które zanikają, z czego wynikałoby, że jednak kiedyś były i jeszcze troszeczkę są w państwie liberalnym, demokracji liberalnej, rodzina, tradycja, religia, szkoła. Ja nie widzę żadnej sprzeczności między takimi instytucjami a klasycznym liberalizmem i właśnie chodzi o to, żeby było tego liberalizmu więcej, żeby on był przestrzegany, a nie żebyśmy dopuszczali na skrajnie nieliberalne działania i instytucje w imię tego liberalizmu. To Czefi. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Mieszane systemy. No cóż, wydaje mi się, że tutaj jesteśmy dość bezpieczni. Społeczeństwa europejskie, niezależnie od tego, gdzie znajdujemy się w Europie, są bardzo heterogeniczne. Ludzkie aspiracje są bardzo różne, a liberałowie starają się nas zhomogenizować, ujednolicić. A to nie działa, to się nie uda. I ja często mówię również o monologowaniu. Oczywiście monologować można przez pewien czas, można narzucać jedno rozwiązanie. Przez w Związku Radzieckim na przykład tak było, ale wiemy, że kropla drąży skałę i w pewnym momencie zmiany nie są widoczne, ale one się dokonają. A jeśli mamy zakaz, swego rodzaju prohibicję, która funkcjonuje w krajach Zachodu, jeśli chodzi o artykułowanie pewnych idei i koncepcji, to ogranicza swobodę wyrazu, wolność słowa. Pewne rzeczy są uważane za nielegalne, niewłaściwe, nieuprawnione. Czy ktoś z Państwa 4 lata temu przewidziałby, że ruch taki jak Lega Salviniego uzyska ponad 30% poparcia? Ja bym tego nie przewidział. Ja może tak blisko nie śledzę włoskiego życia politycznego, ale przez wiele lat wykładałem w Bolonii i bym tego nie przewidział. A żółte kamizelki we Francji, one się pojawiły właściwie znikąd, a zatrząsły Francją. A przecież widzieliśmy, jak policja francuska biła tych protestujących, manifestujących. Gdyby to się zdarzyło w Polsce albo na Węgrzech, czy możecie sobie Państwo wyobrazić, jak świat zatrząsłby się z oburzenia? A zatem oczywiście mamy powody do niepokoju i słusznie próbujemy wyrażać pewne idee, publikować je, wyrażać, niezależnie od tego, czy są one słuszne, czy nie, ale i tak jest nam to łatwiej zrobić niż we Francji, Wielkiej Brytanii, czy też wręcz w Szwecji. A zatem zawsze znajdziemy takich, którzy się z nami zgodzą. Zgadzam się całkowicie z profesorem Legutką. Nie można, jest bez sensu mówić o demokracji liberalnej. Mówmy o ustroju zmieszanym. Rok temu tutaj powiedziałem świetnie, tylko trzeba mieszać w odpowiednich proporcjach, a nie robić robić z tego ustroju zbełtanego. Natomiast jako pewną konkluzję chciałem nawiązać do bliskiego nam wszystkim profesora Miłowita Kunińskiego, którego pierwsza rocznica śmierci minęła, byłem wczoraj na konferencji i myślę, że przy tej okazji starałem się pokazać profesora Kunińskiego jako kogoś, kto potrafi syntetycznie myśleć o polityce. Potrafi nam pokazać, jak być konserwatywno-liberalno-chrześcijańskim republikaninem. Te elementy, które są w tych czterech tradycjach, najistotniejsze, najważniejsze, gdybyśmy potrafili wydobyć i odpowiednio je zmieszać, to może byłby właśnie ten ustrój, w którego kierunku powinniśmy zmierzać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no nie jest źle właściwie, bo tak, zgadzamy się co do tego, co do negatywnej oceny tendencji we współczesnym świecie i ta diagnoza jest poważna. Zgadzamy się, myślę, również co do tego, że Europa Wschodnia jest miejscem no, znacznie przestronniejszym, jeśli chodzi o wolność i że to trzeba zachowywać i również pewnie z przyczyn, dla których tak jest. No, nie zgadzamy się
na temat liberalizmu, no ale no, może jednak ta różnorodność od czasu do czasu się przyda. Nie jesteśmy tutaj w Unii Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim. Różnica zdań jest jeszcze akceptowalna. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję panu. Dziękuję w sposób szczególny uczestnikom tego panelu, a chciałbym przypomnieć osoby, które wystąpiły przed Państwem. Pani Agnieszka Kołakowska, wielkie brawa. Profesor George Schöpflin. Dziękujemy Panie Profesorze. Profesor Zbigniew Stawrowski. A panel moderował pan profesor Ryszard Legutko. Dziękujemy panie profesorze.